3 lutego po godzinie 9 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o zanieczyszczeniu stawu w miejscowości Firlej. Na miejscu zdarzenia stwierdzono, że na powierzchni stawu unosi się film oleistej substancji. W pobliżu stawu znajdowały się porzucone plastikowe pojemniki. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Teren sprawdzono przy pomocy urządzeń wykrywczych. Zadysponowano również specjalistyczne zastępy ratownictwa ekologicznego. Dalsze działania polegały na rozstawieniu na zbiorniku zapór oraz zebraniu tej substancji przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Substancje te zostały zebrane, przekazane właścicielowi. Na miejscu znajdowali się również przedstawiciele powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wojewódzkiego oraz głównego inspektoratu ochrony środowiska, a także policja.